Jeszcze rok temu przy ulicy Kopera rosła łąka. W ciągu 12 miesięcy na miejskiej działce stanął dwukondygnacyjny żłobek. Niebawem nowoczesne miejsce dla najmłodszych świedniczan zostanie otwarte. Kończymy właśnie pierwszą w historii miasta tak nowoczesną instytucję, która jest dedykowana dla najmłodszych. I już 1 czerwca, z okazji święta naszych maluchów, święta Dnia Dziecka, otwieramy dla rodziców takie dni otwarte, w których będą mogli zobaczyć, w jakiej przestrzeni będą przebywać maluchy. W, mniej więcej w pierwszym tygodniu po długim weekendzie, czyli 7-8 czerwca, wtedy rozpoczną się zajęcia adaptacyjne. Żłobek jest już praktycznie gotowy do tego, żeby zacząć pracować na pełnych obrotach. Jest nowoczesny, ekologiczny, piękny obiekt, który będzie służył naszym maluchom. Nas cieszy to, że dofinansowanie, które uzyskaliśmy z programu Maluch Plus pozwoliło odciążyć budżet miasta w kwocie ponad 3 miliony złotych. Takiego obiektu rzeczywiście na terenie miasta do tej pory nie było. Spełnia on wszelkie możliwe standardy nowoczesnego obiektu dedykowanego dla dzieci. Przygotowywanie żłobka dla maluchów jest na ostatniej prostej. Większość sal już została urządzona. Mamy tutaj pięć sal do zajęć wychowawczo-dydaktycznych, salę światła. Jest to tak zwana sala zero, robocza nazwa, gdzie mieści się i kącik plastyczny, kącik do zajęć z wychowania fizycznego. Ponadto placówka jeszcze posiada nowocześnie wyposażoną kuchnię, pomieszczenia socjalne. Oraz pomieszczenia gospodarcze. Mamy również pokój karmienia dla mam. Sale mają swoje motywy przewodnie i są dostosowane do wieku dzieci. Żłobek przy ulicy Kopera to jedyna miejska placówka, która przyjmie również najmłodsze dzieci w wieku od 6 miesięcy. Dedykowana im sala znajduje się na parterze. Została wyposażona w łóżeczka, specjalne zabawki oraz zacienioną werandę. Na piętrze zaplanowano pomieszczenia dla starszaków. Każda sala w, w tym obiekcie jest przystosowana do odpowiedniego wieku dziecka. W tej chwili znajdujemy się w sali dla dzieci najstarszych. Jest ona zlokalizowana na piętrze z pięknym widokiem na nowoczesną osiedle w Świdniku, a wewnątrz mamy wszystkie niezbędne elementy do tego, żeby dzieci się w żłobku nie nudziły. Nowoczesne zabawki, przestrzeń tak dostosowana do wzrostu dzieci, żeby dzieci przyjaźnie mogły tutaj przebywać. W każdej sali znajdują się łazienki. Znajdują się też pomieszczenia do tego, żeby dzieci mogły leżakować. W każdym wieku dziecko znajdzie tutaj przestrzeń, która jest odpowiednia do tego, żeby rodzic mógł czuć, że dziecko jest zaopiekowane i bezpieczne. Żłobek jest przyjazny dla rodziców i osób niepełnosprawnych, którzy na drugą kondygnację będą mogli wjechać windą. Nie brakuje również sprzętu, który pomoże w pracy opiekunkom. Znajdujemy się w szatni, gdzie mamy... Kółeczki i szafki indywidualne dla dzieci. Stoją tutaj również wózki dla tych najmłodszych, naszych maluszków, które jeszcze nie chodzą, ale będą w ten sposób korzystały z pobytu na świeżym powietrzu. Maluchy skorzystają również z zielonych przestrzeni i placu zabaw. Ciekawostką jest niewielka górka saneczkowa, na którą rodzice spoglądają z sentymentem. Ich pociechy poznają smak zabawy na górce zimą. Tym bardziej, że na wyposażeniu żłobka znalazły się także sanki.